Szybko zmieniliśmy miejsca. To taka magia, nikt nie widziała, zmieniliśmy. Teraz mamy całą talię. Cała talia. Oj, nie będzie lekko. Wyróżni. No dobrze, to ja może wezmę nieparzyste. Fantastycznie, ja zostanę parzyste. A ty parzyste? Dobrze. Okay. Już się podzieliliśmy. Jak widać, 10. gala niesie ze sobą to, że nagród jest wiele. Opiekun naukowy roku. Czy możemy połączyć się z Adrianą Bartnik? Pani doktor Adriana Bartnik, czyli członkini jury, zanim przejdziemy do ujawnienia wyników tej kategorii, chciałbym, żeby zabrała głos i podzieliła się swoimi wrażeniami. Proszę Państwa, od kiedy uczestniczę w projekcie Ikona i od kiedy uczestniczę w projekcie Struna i od kiedy jestem nauczycielem akademickim, zawsze mile wspominam swoją naukę jako studentka, kiedy uczono mnie na studiach socjologicznych socjologii wychowania Floriana Znanieckiego. Florian Znanicki jest jednym z najwybitniejszych, jest ojcem polskiej socjologii obok Adama Podgóreckiego, a właściwie też Leona Petrażyckiego. To można powiedzieć, że dorobek Floriana Znanieckiego jest dorobkiem chyba jednym z najczęściej lokowanych, jeśli chodzi o dorobek socjologiczny polskiego socjologa na świecie. Obok chłopa polskiego w Ameryce, ludzi teraźniejszych, a cywilizacją przyszłości, cały czas do kanonu lektur na każdym uniwersytecie, na każdej pedagogice, na każdej socjologii, wyszła socjologia wychowania Floriana Znanieckiego, w której to Florian Znaniecki wymienia środowiska wychowawcze, które powodują, że jesteśmy, jacy jesteśmy. Jak to się dzieje, że jednostka wyrastająca w takim, a nie innym środowisku staje się wybitna? I Florian Znaniecki w tym swoim dziele socjologia wychowania wskazał, że takim niezwykle ważnym środowiskiem poza rodzicami, poza otoczeniem sąsiedzkim, poza mediami, on oczywiście używał innego terminu na internet, bo mówił o instytucjach wychowania pośredniego, poza grupami rówieśniczymi, poza szkołą, wymienia jako osobną kategorię nauczyciela. Bowiem to nauczyciel jest tym, który przewodzi, który otwiera drzwi, a czasami przytrzymuje, jest taką kariatydą, można by było powiedzieć. I od tych 10 lat, jak konkurs Struna przyznaje nagrody dla opiekunów naukowych, właściwie doczekaliśmy się i zauważyliśmy, że pojawiły się inne konkursy dla kół naukowych, że ten ruch, działalność kół naukowych jest wzmacniana, jest nagradzana nie tylko przez nas, ale opiekun naukowy właściwie jesteśmy, proszę Państwa, jedynym konkursem, który przyznaje nagrodę dla ludzi, którzy no, urabiają, pomagają, nie przeszkadzają, tak? Tutaj to jest to miejsce, w którym polscy studenci najczęściej narzekając na akademię, na relacje, na funkcjonowanie współczesnych uczelni, podkreślają, że wykładowcy stawiają na rację, a nie na relacje. Podczas gdy świat dzisiaj wychowuje w oparciu o dobrą relację. Te relacje na uczelniach budowane są prawie wyłącznie, może nie wyłącznie, ale w dużej mierze głównie w kołach naukowych. Ja tutaj może tak apeluję do nie tylko tych nagrodzonych uczelni, ale również do wszystkich Państwa, żeby to wsparcie dla opiekunów kół naukowych było jak największe, bo to, co Państwo robicie, jest no dla mnie co roku zaskakujące, chylę czoło i bardzo Państwa przepraszamy, że jest tak mało wyróżnień i tylko jedna nagroda główna, ale regulamin nie pozwolił nam na przyznanie większej liczby nagród. Oddaję głos do studia. Bardzo dziękujemy. Ja wobec tego pozwolę sobie odczytać pierwsze wyróżnienie. Pierwsze wyróżnienie trafia do pani profesor Beaty Dobrowolskiej,
opiekunki Studenckiego Koła Naukowego Historyków i Etyków Pielęgniarstwa z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Gratulacje. Nie wiem, czy pani profesor jest z nami. Jeśli nie, to poproszę po prostu Kasiu, przeczytaj, to drugie otrzymuję wyróżnienie. Kolejne wyróżnienie. Dobrze. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że ja ze swoim opiekunem naukowym koła mojego naukowego z czasów studenckich mam same fantastyczne wspomnienia. Muszę powiedzieć, że opiekun naukowy to musi być osoba, która jest rewelacyjnym liderem, ma fantastyczną wiedzę, potrafi zachęcić studentów do tego, żeby tworzyli, jakby nie patrzeć, różnego rodzaju projekty naukowe. A mój opiekun naukowy mojego koła, na dodatek jak wkraczał na konferencjach na parkiet, to nie miał sobie równi. No to rzeczywiście człowiek orkiestra. Tak, a drugie wyróżnienie wędruje do doktor habilitowanej nauk medycznych Anny Drelich-Zbroja, która jest opiekunką naukowego Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Czyli ponownie wędrujemy do Lublina. Do Lublina. Czy jest pani doktor z nami może? Jeśli nie, to przechodzimy do kolejnego wyróżnienia w tej kategorii. Wyróżnienie otrzymuje dr Paweł Atroszko. Panie doktorze, jest pan z nami? Pani Aleksandra Bereznowska podnosi rękę. Prosimy o udzielenie głosu. Pani Aleksandro, czy się słyszymy? Nie słyszymy się. Nie słyszymy się. Wobec tego, Kasiu, kolejne wyróżnienie. Tomku, a ty masz jakieś wspomnienia ze swoim opiekunem naukowym? Znaczy ja bym dodał do tego, co powiedziałaś, jeszcze tyle, że może być, nie każdy musi, ale może być również świetnym przyjacielem. Zgadzam się. Faktycznie to się zgadza. Zgubiłam kopertę z tego wszystkiego. O, ale za to pani Aleksandra się z nami połączyła. Tak, dzień dobry. To jakby chciałam powiedzieć, że no jest nam niezmiernie miło, że pan doktor został doceniony. Ja jestem prezeską koła, którego jest opiekunem. No i ja po prostu nie mam wątpliwości, że w 100% na to zasługuję. Jak przygotowywaliśmy wniosek, to było strasznie nam ciężko rozdzielić. Tak naprawdę nie można było rozdzielić jego sukcesów i naszych sukcesów, bo nasza współpraca jako studentów z panem doktorem przebiega tak symbiotycznie i sprawnie, że to jest po prostu niemożliwe. I też nie mam wątpliwości, że my jako studenci bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, gdyby nie pan doktor i jego pomoc. Mówię to z doświadczenia dwuletniej współpracy, gdzie widzę, patrząc wstecz, jak bardzo dojrzałam, powiedzmy naukowo, jak zmieniło się moje podejście do różnych spraw związanych z nauką i to tak naprawdę przez to, że pan doktor daje świetne wskazówki, ale też jest akceptujący i niesamowicie otwarty na wszystkie nasze inicjatywy, dlatego uważam, że doktor Atroszko jest no, świetnym opiekunem, najlepszym chyba, jakiego możemy sobie wyobrazić. Dziękuję. Ja mogę tylko powiedzieć, że potwierdzają to liczby, bo został zgłoszony przez państwa, już nie wiem który raz, ale wyróżniony po raz trzeci. Więc serdeczne gratulacje. Jak mówię, statystyka potwierdza tę opinię. Ja myślę, że w ogóle te słowa to był miód na serce pana doktora, a my mamy to nagrane, więc możemy podesłać. Zawsze może to zobaczyć, zawsze. Dobrze, to przechodząc do kolejnego wyróżnienia. Kolejne wyróżnienie wędruje do doktor habilitowanej inżynier Julity Kulbackiej, opiekun naukowej Studenckiego Koła Naukowego Biologii Komórki Nowotworowej z Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. I pani profesor jest z nami. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór w zasadzie. Dobry wieczór, czy mnie słychać? Dobry wieczór, tak, słyszymy panią. Serdecznie gratulujemy. Bardzo się cieszę, jest to ogromne wyróżnienie. Nie wiem, czy mnie widać, chyba nie. Nie, na razie nie widzimy, ale słyszymy. O. Jest pani, jest. Jestem. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, dziękuję szczególnie moim studentom. No tak naprawdę to w sumie dzięki nim tutaj jestem, bo
to ich pasja w sumie i zaangażowanie w naukę no, doprowadziło tutaj też mnie do tego sukcesu. Także bardzo się cieszę, że mam tak dobrych studentów, naprawdę zaangażowanych i też życzę im wiele, wiele sukcesów naukowych w dalszym rozwoju naukowym. Dziękuję Państwu bardzo. Również dziękujemy. My również dziękujemy i serdecznie gratulujemy. Wyróżnienie otrzymuje także pani doktor habilitowana inżynier Joanna Ortyl, profesor Politechniki Krakowskiej, z opiekunka Koła Naukowego Fotochemii Stosowanej z Politechniki Krakowskiej. Serdeczne gratulacje. Jest przedstawicielka koła, jak nie mam, pani Wiktoria Tomal. Pani Wiktorio, dobry wieczór. Halo, halo, czy mnie słychać, czy mnie widać? Tak, widać Panią i słychać. Dobry wieczór Państwu. Jako członek Koła Naukowego Fotochemii Stosowanej działającego na Politechnice Krakowskiej mam zaszczyt odebrać tę nagrodę w imieniu naszego znakomitego opiekuna, pani profesor Joanny Ortyl. Jest mi niezmiernie miło, że praca pani profesor została tutaj przez Państwa doceniona, ponieważ jest to nie tylko praca naukowa na rzecz koła, ale także praca nad rozwojem indywidualnym wszystkich naszych członków, za co pani profesor serdecznie dziękujemy, a Państwu jeszcze raz dziękuję za docenienie naszego opiekuna i za przyznane wyróżnienie. Gratulujemy. Gratulujemy, dziękujemy bardzo. No i ostatnie, chyba już ostatnie wyróżnienie tej kategorii, prawda? Już Tomek, nic nie trzymasz w kieszeni, nic nie schowałeś nigdzie, wszystko w porządku, mamy wszystko. To znaczy jakoś się powstrzymałem od chowania na razie po kieszeniach. Dobra, no więc ostatnie wyróżnienie wędruje do pani profesor, doktor habilitowanej nauk medycznych Marii Respondek-Liberskiej, opiekun naukowej Studenckiego Koła Naukowego Kardiologii Prenatalnej z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Czy będziemy mieli połączenia? Czy będziemy mieli? No nie widać nikogo. Jeśli... A nie, mamy panią profesor. Jest pani profesor z nami. Dobry wieczór pani profesor, czy nas słychać? Wieczór. Nie wiem, czy mnie widać, czy mnie słychać, ale chciałabym bardzo serdecznie Państwa pozdrowić, podziękować za to znakomite wyróżnienie, dla mnie miłą niespodziankę, ale to przede wszystkim jest zasługa studentów, którzy w tym roku, jak i w poprzednim, zgłosili się do pracy w kardiologii prenatalnej. Myślę, że większość z Państwa nie słyszała, że w ogóle taka dziedzina istnieje. No więc serdecznie dziękuję za to wyróżnienie i jestem naprawdę bardzo tym zbudowana. Dziękuję bardzo. Serdeczne gratulacje. A teraz czas na statuetkę w kategorii opiekun roku. Dziękuję. Czyli... Czyli najważniejsza nagroda w tej kategorii, nagroda główna w kategorii opiekun naukowy roku 2020 trafia w ręce profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Łukasza Krzych, opiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego Anestezjologii i Intensywnej Terapii ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze. I mamy pana profesora. Gratulujemy. Ta statuetka wędruje na Śląsk. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Bardzo mi miło i czuję się zaszczycony i wyróżniony, że w tak wyjątkowej kategorii docenili mnie Państwo, młodzi adepci medycyny, którzy zgłosili moją kandydaturę do tego konkursu.
Tak jak zostało powiedziane na początku, najważniejsze są relacje i od samego początku staram się te relacje budować z grupą wspaniałych ludzi, z którymi mam przyjemność pracować od wielu lat i którzy nie kończą naszej współpracy tylko i wyłącznie na pracy w kole naukowym, ale także potem stają się młodymi adeptami anestezjologii i intensywnej terapii, która jest bardzo trudną i wymagającą dziedziną medycyny. Bardzo dziękuję i wiem, że będę robił to dalej i jeszcze więcej. Gratulacje. Na zdrowie. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, to zawsze wyjątkowa kategoria, bo tak jak powiedziała Pani doktor Bartnik, opiekunów naukowych zawsze widać gdzieś w drugim rzędzie tej rywalizacji, ale dla nas ta kategoria ma znaczenie szczególne. Serdeczne gratulacje dla wszystkich 7 laureatów tegorocznej kategorii opiekun roku.